naszego kochanego Krzysztofa, z moich ust, z ust Wiktora. Czeka Państwa dużo emocji. Proszę się skupić i proszę uważnie nas słuchać. Proszę. No tak, to rzeczywiście o tyle warte tej uwagi, że otwieramy wspaniałą, cudowną wystawę. Wystawę z przekonaniem moim. I pomimo, że lubię mówić dobrze o ludziach i ich dziełach, to często w tym miejscu robię, to jednak chciałam podkreślić, że dla mnie też osobiście jest to wystawa bardzo wyjątkowa, ponieważ od dawna jestem taką głębiającą twórczość pana Krzysztofa fanką, wielbicielką jego sposobu myślenia i patrzenia. I nie widzę się, że dzisiaj mamy tę wystawę tutaj. To jest mała cząstka bardzo dobrego dorobku Krzysztofa Wojciechowskiego. I chcę powiedzieć, że to jest jeden z twórców moim zdaniem najwybitniejszych tych czasów. I wciąż niedowartościowany, bardzo niedowartościowany, pomimo że znany pod względem tego, na jaką sławę w naszym gronie zasługuje. Także myślę, że dzisiaj trochę tej powinności promocji tego, co najwartościowsze powstało w naszym środowisku, wypełniamy. To jest bardzo ważna ruka, za którą przynajmniej bardzo dziękuję i samemu autorowi za to, że zechciał, ale też i Henrykowi Kusiowi, który jest kuratorem wystawy, i tobie Wiktor, bo wiem, że bez ciebie, bez swojego zaangażowania i wielkiej pracy, to jest to, co nie było. Także mamy dzisiaj dzieło jednego autora, ale jeśli chodzi o pracę nad wystawą, to wspólne. I no i cóż, polecam przyjrzenie się tej wystawie, bo to jest zupełnie inny sposób myślenia i patrzenia na fotografię i poprzez fotografię niż to, co znamy. Myślę, że ona dla bardzo wielu z nas, dla mnie na pewno jest czymś odkrywczym, czymś, co otwiera oczy, co pokazuje, jak można patrzeć na świat i jak można użyć narzędzia, jakim jest fotografia. Także to jest coś niezwykle intelektualnego, wnikliwego, ale też subtelnego, błyskotliwego, jeśli chodzi o ten sposób wejrzenia na świat, spojrzenia też w siebie i na świat, że myślę, że to moje takie osobiście chylanie czoła w fotografii, jak możemy myśleć jako twórcy, też pewnie znajdzie odzwierciedlenie w Państwa odbiorze, czego bardzo serdecznie życzę i cieszę się niezwykle z tych 50 lat, Panie Krzysztofie, cudownych, bogatych, zdorowych. No i jakby staram się, myślę, że mogę to zrobić z ramienia środowiska, zapewnić, że będziemy się starali gdzieś w promocji twórczości Pańskich wspomóc, żeby teraz nastąpiły lata pokazywania tego, skąd wypracował. Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo gratuluję. Cieszę się z tej wystawy i z każdego obrazka, który widzimy. Dziękuję bardzo. Natomiast